Siema, tu Kwiatek. Nabyłem siekierę huskwarny do prac leśnych obozowych. Zamierzam ją dzisiaj trochę stuningować. Czyli samą siekierę, trzonek i głowicę oraz zrobić pochwę i ewentualnie akslupa tak zwanego, czyli taką pętelkę do noszenia przy pasku siekiery ze skóry. Będę robił to pierwszy raz, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jedziemy. Szlifuję sobie moją siekierkę, ale lustra i tak nie osiągnę, już widzę. Tutaj są fabrycznie, w ogóle były strasznie duże tutaj takie, jakby nie wiem, wstępne ostrzenie było i strasznie duże, głębokie bruzdy były porobione. Tutaj w ogóle zauważyłem, że jest taki mały dołek. Także dosyć trudno to wyrównać na takimi papierami ściernymi. Trochę pilnikiem przejechałem te nierówności na samym ostrzu. Ale w sumie nie zależy mi na tym lustrze. Nie podoba mi się to aż tak bardzo. Fajnie, jak są różne niedoskonałości na głowicy, podoba mi się to. Widzę, że ostrze będzie trzeba jeszcze poprawić, samą krawędź tnącą. Jeszcze trochę po niższą gradacją, tutaj mam teraz, zacząłem od 400, później było 600, teraz jest 800. Jeszcze mam kilka gradacji wyższych i zetrę to tutaj, ale a później już trzonek.
Ok, udało mi się dzisiaj zrobić trzonek i głowicę. Tak to wygląda. Dla mnie dzisiaj już dzień się kończy i to by było na tyle, a wy za chwilę widzicie ciąg dalszy. Zapraszam. Thank you.
Ok, skończyłem. Następnym razem zrobię axe loopa, tak zwanego, czyli tą przywieszkę do paska na siekierę. Tak to wygląda. Uważam, że jak na pierwszy raz to nie jest źle, chociaż nie uniknąłem kilku błędów. Trzonek. Na początku myślałem, że może tygrys, później że osa. Teraz mi to bardziej przypomina okonia. Pochwa odpinana. Nawet się w miarę trzyma. W miarę. Ale tutaj po zapięciu idealnie. Nic tutaj się nie rusza, nie ma luzów. Także to mi się udało. Tym bardziej, że nie wziąłem na początku pod uwagę grubości tej skóry, tej osłony, która tu będzie. Ale na szczęście już ten pasek się trochę rozciągnął i zapina się bez problemu. Siekierka to huskwarna 0,6 kg. Całość pewnie waży jakieś 800 gramów. Trzonek z hikory. Prośba do osób, które robią takie rzeczy, o komentarze, jakie błędy, co poprawić. Jak najbardziej pożądane. Cieszę się, bo brakowało mi takiej siekiery na wyjścia w teren. Mam nadzieję, że się sprawdzi, że pochwa będzie trwała. Ode mnie to tyle na dziś. Widzimy się następnym razem już z lasu. Pozdro, trzymajcie się. Do następnego razu.